wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i chciałem Wam tutaj przedstawić bohatera dzisiejszego odcinka, dzisiejszej recenzji. Jest to monitor Philipsa przeznaczony, kierowany do zastosowań biurowych, profesjonalnych o oznaczeniu 241P4L. To takie dosyć skomplikowane oznaczenie można w bardzo prosty sposób rozszyfrować. 24 oznacza oczywiście przekątną monitora. Następna trzecia cyfra, czyli jedynka, oznacza format monitora bądź jego design. Następnie mamy literkę P, która oznacza właśnie serię monitorów profesjonalnych. Czwórka, czyli czwarta generacja tego monitora. Następna literka L oznacza w tym przypadku dokładnie podświetlanie LED-owe. Jeżeli matryca charakteryzuje się czymś innym, czymś wyjątkowym, na przykład jest to matryca IPS, a nie TNK, wtedy będziemy tutaj mieli inne oznaczenie, na przykład Q dla matrycy IPS. No i ostatnie dwie litery, te już bardziej mniej istotne. Jedna ostatnia oznacza tutaj kolor monitora. I to jest najważniejsze oznaczenie monitora, oznaczające jego funkcjonalność. Dzięki temu powinniśmy już teraz bez problemu rozpoznać i zdefiniować każdy następny monitor Philipsa. Monitor ten, tak jak już wcześniej Wam zaznaczyłem, jest kierowany do profesjonalnych zastosowań biurowych. Posiada panel LCD TN z podświetlaniem LED-owym tylnym. Całość to 24 cale i rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080. To, czym charakteryzuje się ten monitor, to m.in. bardzo dużą funkcjonalnością. Porty, jakimi on dysponuje, są naprawdę imponujące. Z lewej strony producent umieścił ten niewielki przełącznik, który w bardzo sprytny sposób nazwał przełącznikiem zero. On za zadanie ma całkowite odcięcie prądu do monitora, dzięki czemu podczas wyłączenia tego monitora zużycie energii będzie równe zeru. Cały panel kontrolny również jest zlokalizowany po prawej stronie monitora, ale na jego froncie wszystkie guziki są dotykowe, oznaczone w bardzo czytelny sposób. Ich działanie nie budzi tutaj żadnych zastrzeżeń. Na środku monitora producent umieścił tutaj niewielkie głośniki, eliminujące konieczność instalacji jakichś dodatkowych głośników. Na dole monitora, który teraz znajduje się w pozycji pionowej, czyli tak zwany pivot, umieszczone są najważniejsze, najbardziej funkcjonalne porty. Na samej matrycy, czy właściwie pod samą matrycą, mamy umieszczone wejście słuchawkowe. Możemy tutaj podłączyć słuchawki na standardowy 3,5 mm mini jack i cieszyć się dźwiękiem płynącym z słuchawek, bez konieczności gdzie schylania się głębiej. Dalej mamy standardowe złącze VGA, poniżej DVI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Jeszcze niżej zostało umieszczone wejście na 3,5 mm jacka, którym to właśnie doprowadzamy sygnał audio z komputera, a obok zaraz wejście zasilające. Druga strona monitora, tutaj zlokalizowany jest hub USB, do którego w tym momencie mam podpięty na przykład czujnik od bezprzewodowej myszki klawiatury. Mamy tutaj cztery porty USB 2.0 oraz jeden port wejścia, którym właśnie podłączamy ten wbudowany hub do monitora. Z uwagi na fakt, iż jest to monitor kierowany do zastosowań profesjonalnych, producent zaimplantował tutaj swoje najważniejsze i najnowsze technologie. Tą, na którą skupi się najbardziej, to jest technologia ergosensora, ale o tym kilka słów później. Na początek chciałem Wam przedstawić pierwszą z trzech technologii, którą omówimy, czyli Ergo Base, a dokładnie Smart Ergo Base. Jest to nic innego jak bardzo duża możliwość regulacji położenia monitora, zarówno w pionie, to jest jego maksymalne położenie, a zejdziemy sobie na sam dół, dalej na boki, możemy go bez konieczności tutaj odchylania stopą stópki w bardzo szerokim zakresie regulować. Zobaczcie, stópka cały czas stoi na miejscu i monitor się przesuwa.
Tak więc dodatkowo oczywiście mamy możliwość ustawienia monitora w pozycji tak zwanej pivot, czyli pionowej. Bardzo przydatna rzecz i jest to często jedno z kryteriów wyboru monitorów właśnie do zastosowań profesjonalnych. Mamy tutaj również pewną możliwość manewrowania tym monitorem, jednak z uwagi na jego położenie już nie tak szeroką w pionie i w poziomie, natomiast cały czas mamy pełną funkcjonalność, pełną możliwość regulacji monitora na boki. Oczywiście dla lepszego komfortu użytkowania producent tutaj zainstalował w samej podstawie, a właściwie w stopie montażowej prześwit, otwór pozwalający nam na pozarządzanie okablowaniem. Zwłaszcza jest to przydatne przy standardowej pozycji monitora, wtedy wszystkie kable z dołu monitora przechodzą właśnie tym otworem do zarządzania okablowania. Nie musimy się bać o jakieś tam dodatkowe układanie tych kabli, czy nawet o korzystanie z różnego rodzaju opasek. Sam monitor jest stosunkowo lekki, waży jedynie 6,35 kg, niecałe 6,5 kg. Dużym jego plusem, mimo zastosowania matrycy TN, jest bardzo szeroki kąt widzenia, zarówno w pionie, jak i w poziomie. W poziomie to jest aż 170 stopni, a tylko 10 stopni mniej w pionie. Co jeszcze z takich dodatkowych funkcji tutaj? No to już teraz przejdziemy sobie do omówienia tego monitora podczas już jego pracy i może zaczniemy od rzeczy często istotnej, a pomijanej w różnego rodzaju recenzjach, czyli od właśnie wbudowanych głośników. Jeżeli przewidujemy zakup monitora do zastosowań profesjonalnych, a użycie głośnika często jest niezbędne, dzięki zakupowi właśnie tego monitora Philipsa producent zdejmuje z nas odpowiedzialność, zdejmuje z nas dodatkowe koszty zakupu nawet najtańszych głośników, ponieważ te mam już tutaj w standardzie. Drugim dodatkowym plusem takiego typu rozwiązań jest brak konieczności organizacji dodatkowego miejsca na postawienie chociażby niewielkich głośników. Tu te znajdują się już wbudowane w monitorze, a zobaczmy jak grają. Moc tych dwóch stereofonicznych głośników nie jest wielka, bo to jest 2 razy po 1,5 W. Ich jakość pewnie dla każdego melomana pozostawi więcej do życzenia, ale pamiętajmy o przeznaczeniu tego monitora oraz o przeznaczeniu tych głośników. Moim zdaniem do zastosowań biurowych, do osoby, która będzie siedziała blisko tego monitora, jest ona w zupełności wystarczająca, zarówno moc, jak i jakość. Dla osób bardziej wymagających Philips tutaj pozostawił oczywiście furtkę, ponieważ mamy to wejście słuchawkowe, które umożliwia nam podpięcie dodatkowych zewnętrznych słuchawek. I co za tym idzie, w tym momencie korzystamy z wszystkich z tym związanych plusów. Kolejna rzecz, którą chciałem omówić, to jest druga z technologii, dokładnie Smart Image. Technologia ta polega na udostępnieniu użytkownikowi wcześniej predefiniowanych funkcji związanych z funkcjonowaniem monitora oraz z obrazem, który aktualnie jest na nim wyświetlany. W skrócie możemy ustawić zaledwie kilkoma kliknięciami monitor i przestawić jego parametry na takie funkcje jak film, gra czy na przykład zdjęcia. Dostęp do funkcji Smart Imagine umożliwia nam oczywiście panel dotykowy. Z wszystkich tutaj dostępnych przycisków to jest ten ostatni, po którego wciśnięciu na naszym monitorze, i teraz to będzie co tutaj się działo najważniejsze, pojawia się szereg opcji, którymi możemy wybrać predefiniowany przez producenta schemat ustawień monitora. Pierwszym to jest Office i jest to logiczne, zwłaszcza z uwagi na zastosowanie monitora. Dalej, przesuwając sobie całość w dół, czekajcie, tutaj szybko monitor reaguje, jest foto, czyli definiowane ustawienia do przeglądania zdjęć. Film oczywiście, gry charakteryzujące się mocnym podświetlaniem matrycy, dużym kontrastem, tryb ekonomiczny, niskie podświetlanie matrycy, diody nie świecą oraz ostatni, właściwie tryba, właściwie jego brak, czyli wyłączenie tych ustawień. W tym momencie wyświetla nam się obraz z takimi parametrami, jakie sami sobie wybierzemy.
W praktyce zestaw ten ustawień sprawdza się bardzo dobrze. Tryb Office jest idealny do pracy w dzień, zwłaszcza z arkuszami kalkulacyjnymi, edytorami tekstu, stronami internetowymi. Jasność podświetlania panelu jest na tyle dostosowana, że oczy nie bolą nawet po długiej pracy, po wielogodzinnej pracy. Tryb gry jest trybem kierowanym dla graczy, mimo iż ten monitor dla graczy kierowany nie jest. Tutaj mamy odświeżanie 5, czas reakcji właściwie matrycy 5 milisekund, kontrast ten normalny, niedynamiczny, którym chwalą się producenci, to jest 1000 do 1. Tak więc całkiem parametry przeciętne jak na monitor pod tym względem. A jeżeli chodzi o odświeżanie, to jest 60 Hz, czyli nie jest to typowy monitor dla graczy. Tym bardziej cieszy fakt, że producent pomyślał również o tych użytkownikach. Chciałem się dłużej zatrzymać przy trybie ekonomicznym, ponieważ ten cechuje się na tyle dobranym kontrastem, na tyle dobraną intensywnością podświetlania matrycy, że oprócz tego trybu ekonomicznego, czyli niskiego zużycia energii, to jest trochę ponad 12 W, on równie dobrze mógłby być nazwany trybem nocnym, ponieważ bardzo dobrze sprawuje się w nocy, kiedy mocne, intensywne podświetlanie matrycy, zwłaszcza bez dodatkowego źródła światła, gdzieś poza monitorem, nie jest już tak mile widziane. Teraz dłużej omówię tryb, a właściwie monitor z technologią ErgoSensor, ponieważ tak to się powinno prawidłowo nazywać. Cały ten monitor jest dostosowany pod ten jeden tryb, pod tą jedną technologię ErgoSensor. Sam czujnik ErgoSensor widzimy na samej górze monitora. Mamy go bardzo elegancko oklejony naklejką. Dla osób, które pierwszy raz stykają się z tą technologią, jest to informacja chociażby po to, że nie jest to kamera internetowa, to nie spełnia funkcji kamery internetowej, to jest sensor. O co chodzi w ogóle w tej technologii? Technologia ErgoSensor opracowana przez Philipsa, a jest to pierwszy monitor dysponujący właśnie tą technologią, ma zapewnić nam o wiele większy komfort i wygodę pracy z monitorem. Wiele osób pracujących w biurze bardzo często narzeka na przykład bóle kręgosłupa, na bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, na brak prawidłowej pozycji przed monitorem. Ten monitor z tą technologią ma za zadanie skorygować naszą postawę. Jak to działa? No, sposób jest bardzo prosty. Ustawiamy sobie monitor w takiej pozycji, w jakiej normalnie pracujemy. Teraz dostosowujemy sobie nasz fotel do pozycji, jaką my wcześniej uważaliśmy za słuszną. A resztę, tak na dobrą sprawę, zrobi za nas właśnie ta technologia. Dostęp do technologii umożliwia nam oczywiście od razu bezpośredni również panel, gdzie mamy dostęp do technologii Ergo. Możemy ją wyłączyć, włączyć albo wybrać sobie opcję Dema, która nam dodatkowo wyjaśni ideę korzystania z czujnika Ergo. W tym momencie zostawiam sobie ten czujnik włączony. Siadam mniej więcej na fotelu, tak jak zwykle robię to. No i czekamy, co nam pokaże monitor. Ja w tym momencie pracuję. Ergo czujnik, który jest dokładnie tutaj zlokalizowany, robi swoje. O i teraz na przykład przybliżę się trochę bliżej, no żeby na przykład coś doczytać. Tutaj zaraz w rogu po jakimś czasie wyskoczy powiadomienie, że jestem za blisko i że mam się odsunąć. Czas ten jest na tyle dobrany, żeby co chwilę użytkownika nie przesiadać, nie kazać mu zmieniać tej pozycji, ponieważ raz, że byłoby to wygodne, to byłoby to po prostu irytujące. Moim zdaniem czas reakcji mógłby być minimalnie szybszy, ponieważ ja już teraz dosyć blisko tego monitora siedzę. Technologia jest włączona, a monitor jeszcze nie koryguje tutaj mojej pozycji. Zaraz zobaczymy tą informację, która powinna tutaj lada moment się pojawić. Co ciekawe, technologia ta nie jest w dużym stopniu uzależniona od oświetlenia. Teraz jest tutaj w pomieszczeniu dosyć ciemno, nie ma żadnego innego źródła światła i czujnik sobie tutaj również poradzi. Oczywiście na zadziałanie tej technologii chwileczkę trzeba poczekać. W tym momencie wyświetliła się właśnie informacja, że siedzę 20 cm za blisko. Ona po chwili znika, w tym czasie mam czas na korektę swojego ustawienia. I jeżeli ta nadal będzie niepoprawna, tak jak teraz na przykład usiadłem za daleko, wyświetli się dokładnie taka sama informacja, z tym, że pokaże nam, że
mamy się do tego monitora przybliżyć. Monitor Philipsa oznaczony symbolem 241P4LRY kierowany jest do zastosowań biurowych, do zastosowań profesjonalnych. Moim zdaniem spełnia wszystkie te wymogi. Dodatkowo właśnie dzięki obecności ergosensora, technologii ergosensor pozwala na zoptymalizowanie pracy, zoptymalizowanie swojego środowiska pracy i będzie bardzo dobrym wyborem, także z uwagi na te niewielkie wbudowane głośniki. Jakość obrazu moim zdaniem jest bez zarzutów. Więcej informacji z tym związanych znajdziecie oczywiście w tekście naszej recenzji, tylko na naszym portalu. Bardzo imponujące kąty, dobra funkcjonalność monitora. Czy on ma jakieś minusy? No jednym z jego minusów na pewno jest cena, ale za jakość się płaci. Monitor kosztuje ponad 1100 zł, ale dzięki temu wynagrodzi nam to i to z dużym naddatkiem, chociażby komfortem pracy, jakością obrazu. To, czego mi osobiście w nim brakowało, to szczegół, ale rączki, która by umożliwiła przenoszenie monitora. Mimo iż ta nie jest koniecznością, ta nie jest jakimś wymaganiem, to z uwagi na wagę, która osiąga ponad 6 kg, bardzo ułatwiłaby przesunięcie nawet monitora o kilka centymetrów. Jak wiadomo, z monitorem biurowym nikt biegał nie będzie i można sobie bez tego poradzić, ale taki drobny szczegół, a byłby moim zdaniem dodatkowym tutaj plusem. Czy można się jeszcze do czegoś przyczepić? Nie, monitor jest prawie że idealny. Moi drodzy, to na tyle w tej recenzji. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam oczywiście do pełnego tekstu, do zdjęć monitora, do recenzji na naszym portalu i do zobaczenia w następnych filmach.